Promocja turystyczna małego miasta musi mieć w sobie pomysł. Skoro nie ma jakiegoś wielkiego, spektakularnego zabytku, ale są inne, mniejsze, na przykład nasz pałac, park hotel obecnie, to trzeba szukać jakiegoś innego pomysłu, takiego, który spowodowałby, że turyści będą chcieli przyjechać i pozwiedzać z nami nasze miasto. Na tę myśl nakładała się druga myśl, która rodziła się coraz częściej, kiedy realizowaliśmy w Domu Kultury działania związane z edukacją kulturową. To nasi mieszkańcy twierdzili, że naprawdę mało wiedzą o tym swoim mieście i o jego historii. Takie zdanie, Jeruna, jo tu tyle lat mieszkam, Jorzech tego w życiu nie wiedział. To było to zdanie, które nas inspirowało do tego, żeby podejmować różnego typu działania. I kiedy okazało się, że nasze dzieci chętnie przychodzą do muzeum, no ale trochę w tym muzeum nudno, nic nie wolno dotknąć, nic nie działa. Trzeba było znowu szukać pomysłu, jak je zachęcić do tego, żeby chciały do nas przychodzić i pamiętały, że były w muzeum. Te dwie myśli nałożyły się wtedy, kiedy zrealizowaliśmy w 2018 roku projekt pod tytułem Zjazd Królów, Książąt i Przyszłych Świętych, co w Dobrodzieniu bywali. Ten projekt zdarzył się dlatego, że szukaliśmy właśnie takich osób w naszej historii, takich postaci, które miały realny wpływ na życie naszego miasta. No i jak to w historii, sporo mężczyzn, ale jest jedna kobieta, królowa Karola. Okazało się, że mamy w swojej historii niezwykłą postać, Szwedka z pochodzenia. Wyszła za saskiego króla Wettina i stała się przedostatnią właścicielką Dobrodzienia. I dlatego Dobrodzienia zrobiła naprawdę bardzo dużo. Wybudowała szpital, wybudowała szkołę w Rędzinie i dbała o to nasze miasto. Przyjeżdżała tu często. To nie była posiadłość jedna z wielu, o której się nie pamięta, a jest gdzieś tylko zapisana w dokumentach. To była dla niej ważna posiadłość. Założyła fundację o nazwie Guten Tag. W związku z czym chcieliśmy bardzo mocno tę postać mieszkańcom przypomnieć, zwłaszcza, że szpital, który wybudowała, do dzisiaj nosi nazwę Zakład Opieki Leczniczej imienia Królowej Karoli. Nasi mieszkańcy tego zwyczajnie nie wiedzieli. I wtedy, kiedy te pomysły się na siebie nałożyły, wymyśliliśmy, że będziemy oprowadzać dzieci w stroju królowej. Ale skąd wziąć taki strój? Teatralnie nakręceni, stara suknia ślubna, plastikowa korona z Biedronki i pierwsza realizacja. Spotykaliśmy się celowo z dziećmi przed Domem Kultury po to, żeby wspólnie przejść spacerem przez rynek i też trochę zaintrygować mieszkańców. O co znowu chodzi? Co ten Dom Kultury znowu wymyślił? Suknia ślubna, jakaś korona, kto to w ogóle jest? Te spacery odbywały się tak często, że mieszkańcy w pewnym momencie już zaczęli nas powolutku pod tym kątem rozpoznawać. Ale najważniejsze były dzieci. Dzieci dotykały koralików na tej sukni. Pokazywałam im w muzeum, jak Kopciuszek starym żelazkiem prasował falbanki, jak na kołowrotku robi się wełnę i jak to się stało, że tak królewna się ukuła i spała tyle lat. No ale suknia ślubna to taka trochę przebierana królowa. Cały czas myśleliśmy o tym, jak to zrobić, żeby móc stworzyć z tego pomysłu usługę turystyczną na właściwym poziomie i posiadać strój zrekonstruowany, taki prawdziwy, tak jak królowa wygląda na obrazach, na zdjęciach, które my posiadamy w swoich zbiorach muzealnych. Pani Anna Musialska przyjęła nasze zlecenie. Rok pracy, wiele wyjazdów, szukania, również większej ilości materiałów ikonograficznych, szukania też informacji o samej królowej. Jak to zrobić, żeby ten strój uszyć dobrze? W założeniach projektowych były informacje, które naprowadziły mnie do wykonania takiej sukni, takiego dzieła, które będzie nie tylko wyeksponowane na manekinie, bo tak jest najprościej, ale ważne było, żeby w takim stroju po mieście oraz po Domu Kultury przechadzały się pracownice tego Domu Kultury w Dobrodzieniu. A tych pań jest 5. One mają różne sylwetki, różne wzrosty, obwody. I to było wyzwaniem, żeby tak balansować między rekonstrukcją a sztuką krawiecką, by tą formą ubioru pożonglować, wyciągając ją do góry i poszerzając ją w bok. Jest to naprawdę duże wyzwanie, ale tym bardziej zależało mi stanąć na wysokości jego, bo widzę,
i z jakim ogromnym zaangażowaniem Agnieszka pieczołowicie podchodzi do wszystkich tematów, które realizuje właśnie dla mieszkańców tego miasta, dla ludzi, którzy związani są z kulturą, ale i też tutaj chodzi o integrację nie tylko społeczeństwa, ale gości, ludzi, którzy przyjeżdżają do Dobrodzienia. Dobrodzień jest pięknym miastem, ale nie ma takiego konkretnego, takiej budowli jak na przykład zamek w Ogrodzieńcu, gdzie ludzie zjeżdżają z całego świata. Jednak jeśli opowiada się historię, a robi się to w takiej sukni, nakładając ją na siebie, ludzie bardziej lgną do takiego miejsca, wykonują sobie szereg zdjęć, chętnie przekazują innych, dzielą się tym, opowiadają, a takie miejsce zyskuje naprawdę wiele. Jeśli widzimy fizycznie w dzisiejszych czasach strój w drugiej połowie XIX wieku, no to taka historia jest naprawdę godna do naśladowania, do pozazdroszczenia i dzielenia się z innymi. Kiedy oprowadzamy w stroju historycznym po naszym mieście, to oczywiście przychodzimy z turystami tutaj do obecnie nazywanego Park Hotelu, ale przecież to pałac, w którym królowa mieszkała. I w tym pałacu zachowały się pewne elementy z tamtych czasów. Klamka w drzwiach wejściowych jest oryginalna, posadzka, fragment właściwie posadzki, w której wchodzimy do środka. Bryła pałacu się zachowała. To jest kształt, który powstał po pożarze w 1846 roku, spalił się Dobrodzień. I wtedy, kiedy powstawał po zgliszczach, to król pruski zarządził, że już teraz nie z drewna, teraz już murowany. Wtedy właścicielem pałacu był książę Braunschweig i to on wybudował go właśnie w tym neoklasycystycznym stylu. Także to jest jeden z naszych naczelnych punktów w zwiedzaniu Dobrodzienia.